Jedyna fabryka samochodów Tesla w Europie została w wyniku podpalenia słupa wysokiego napięcia pozbawiona prądu. Firma poinformowała, że ten atak będzie ich kosztował kilkaset milionów euro. Za zamachem stoi lewicowa grupa nazywająca siebie Vulcan Grupę, co wiadomo z ich oficjalnego oświadczenia, w którym się przyznali do tego czynu. Elon Musk z kolei skomentował to na Twitterze, pisząc: to albo najgłupsi ekoterroryści na Ziemi, albo marionetki tych, którzy nie mają dobrych celów środowiskowych. Zaprzestanie produkcji pojazdów elektrycznych zamiast pojazdów na paliwa kopalne jest extreme dumm. Znaczy po niemiecku, to jest wyjątkowo głupie. Akcje spółki Tesla na zamach zareagowały oczywiście spadkami, tracąc tego dnia ponad 7%. Także jest to kolejna kłoda dla Tesli, która ma ostatnio trudny okres. Rynek doświadcza okresowego spowolnienia wzrostów. Dodatkowo rządy obniżyły dotacje związane z zakupem samochodów elektrycznych i ponadto doszła rosnąca siła konkurencji z Chin, która udanie zabiera Tesli udziały z rynku. Dlatego ten zamach na fabrykę Tesli w Berlinie to jest taki kolejny cios, który wywołuje presję podażową na akcje firmy.